ulica Podgórze w dzielnicy Częstocice. To właśnie tu od wielu lat mieszkańcy mieli problem, bo po każdym ulewnym deszczu dochodziło do podmyć i podtopień. Asfalt kończył się w połowie drogi. Wielokrotnie zwracano się o pomoc do władz samorządowych, do radnych. Proszono również o interwencję media. Na końcówce kwietnia 2021 roku problem zażegnano. Chcę podziękować w pierwszej kolejności mieszkańcom za cierpliwość, za wyrozumiałość. Myślę, że najwięcej na temat tej cierpliwości i wyrozumiałości to mógłby powiedzieć nasz radny, pan Artur Zawadzki, który tutaj jest dzisiaj z nami. Sporo zdrowia go kosztowało, żeby tutaj ta ulica doszła do realizacji, ponieważ warunki terenowe w tym obszarze są jedne z najtrudniejszych w naszym mieście. Ale udało się pokonać wszystkie przeszkody i wykonano nie tylko asfaltową nawierzchnię, ale co kluczowe, również prawie 600-metrowy kanał deszczowy. No bardzo ważna, bardzo wyczekiwana, z wielkimi trudami, ale udało się nam to zrealizować. Dziękuję prezydentowi za tą uwagę dla tych mieszkańców i proszę o więcej. Teraz wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane wylotem kanalizacyjnym do rzeki Modły przy moście łączącym ulicę Podgórze z ulicą Świętokrzyską. Przeprowadzone prace kosztowały prawie 800 tysięcy złotych, a pieniądze wyłożyła gmina ze swojego budżetu. Teraz to tylko mogę pogratulować mieszkańcom, którzy mogą się cieszyć z takiej ulicy. Naprawdę to już jest taka pokazowa ulica. Prace budowlane ze względu na ukształtowanie terenu były trudne. Wykonawcą robót było konsorcjum firmy MPRD oraz przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe EcoInstall. Ta ulica momentami ma 4 metry szerokości, więc żeby pomieścić tutaj kanał deszczowy na głębokości momentami do 3 metrów i żeby nie było kolizji z wodociągiem, z gazociągiem, z kablem energetycznym czy z inną infrastrukturą, to naprawdę duży szacunek, że pana pracownicy tutaj podołali w tym obszarze. Rozwiązywanie problemów to jest nasza specjalność. Efekt tego działania widać na wierzchu, także myślę, że my jesteśmy do rozwiązywania problemów, a wszystko to, co zostaje, jest dla mieszkańców. W Ostrowcu Świętokrzyskim takich trudnych remontów jest jeszcze kilka, ale prezydent zapowiada, że będą one sukcesywnie realizowane, bo lokalni przedsiębiorcy mają doskonałą wiedzę techniczną, zaplecze sprzętowe i są w stanie wykonać skomplikowane zadania, co udowodnili właśnie tu, na ulicy Podgórze w dzielnicy Częstocice.